Klub sportowy Śnieżnica z Kasiny Wielkiej podsumował sezon zarówno ten piłkarski, jak i narciarski. Drużyna seniorów w zakończonym sezonie zajęła czwarte miejsce w B-klasie na szczeblu limanowskiego podokręgu piłki nożnej. Nie udało się jej awansować do A-klasy. Piłkarze są w pierwszej części tabeli. O ile ten sezon piłkarski nie wszystkich może interesować, to sezon narciarski już tak. Oczywiście ze względu na Justynę Kowalczyk, która pochodzi z Kasiny Wielkiej, to pierwszy sezon, kiedy udało się kilku zawodnikom i zawodniczkom z Kasiny Wielkiej zapunktować w zawodach narciarskich. To jest pierwszy rok, dziewczęta dopiero jak gdyby wchodziły w ten reżim startu w zawodach. Najwyższe miejsce to Weronika Kaleta na 6. miejscu w Lidze Małopolskiej. Dziewczynek z 6. klasy. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Sekcja narciarska przeżywała zarówno te kadrowe, jak i finansowe. Być może jasnym światełkiem w tunelu okazać się może rola Tadeusza Klinka, który na początku roku został wybrany prezesem klubu. 2 tygodnie temu został zastępcą wójta Bolesława Żaby. Zapewne młodym narciarkom i narciarzom z Kasiny Wielkiej, którzy poszliby w ślady Justyny Kowalczyk, nie pomoże informacja o tym, że w ich miejscowości nie powstanie Europejskie Centrum Narciarstwa Biegowego i Biatlonu, forsowane przez byłego wójta gminy Tadeusza Patalitę. Bolesław Żaba chce, aby trasy biegowe powstały w Lubomierzu. Ma w tym względzie poparcie Rady Gminy, która upoważniła go do ewentualnego zakupu około 5 hektarów gruntu. Józef Budacz, TV28.